Wracasz do telewizji po dłużej przerwie. Co ty tam będziesz robił? Będę gwiazdarzył. Nie, słuchaj, będę chyba wyważał kolejne drzwi, tak mi się zdaje. To znaczy? Dlatego, że program Temptation Island to zupełnie nie jest to, co się wszystkim wydaje. Jest to program o miłości, jest to program o emocjach, ale to jest program bardziej do przeżywania niż do oglądania. Myślę, że ten program wielu osobom może zmienić to i owo w życiu, tak jak zmienił uczestnikom tego programu. Chodzi o ludzi dojrzałych, o ludzi kochających, o ludzi, którzy w zasadzie poświęcili wszystko dla swojego związku, dla swojej relacji. Są już ich związki są ugruntowane, są w długoletnich związkach. I wydaje mi się, że w pewnym momencie zabawa przeradza się w coś bardzo poważnego. W bardzo poważne pytanie, dlaczego jesteśmy razem i czy chcemy dalej być razem. Ale co skłoniło cię, żeby przyjąć tę propozycję? Przede wszystkim do przyjęcia tej propozycji skłoniły mnie dwie rzeczy. Jedna z nich to traktuję to trochę jako ukoronowanie tego, co robiłem przez ostatnich 8 lat, czyli walki o swoją sprawność, walki o normalność, walki o zwykłą codzienność, której w pewnym momencie mi zabrakło, którą odebrał mi wylew. Byłem w bardzo trudnych i ciężkich dla siebie okolicznościach, raczej nie do opowiedzenia słowami. Moment, w którym z dnia na dzień budzisz się, widząc szpitalny sufit i starasz się sobie przypomnieć, co było wczoraj i dochodzi do ciebie, że stało się coś, co zmieni twoje życie już nieodwracalnie. Coś, co przykuwa cię do łóżka i powoduje jeden wielki strach i panikę, dlatego że zdajesz sobie sprawę, że już nigdy nie będziesz tą samą osobą, którą byłaś jeszcze wczoraj. Moment, w którym okazuje się, że nie jesteś w stanie samodzielnie dojść do toalety, samodzielnie się wykąpać. Wstać z łóżka nie możesz, a pojechanie na rajską wyspę z 200-osobową ekipą i prowadzenie programu w 40-stopniowym upale, kicając po skałach piasku, w otoczeniu absolutnie sprawnych ludzi i nie możesz nikogo zawieść. Musisz nie dość, że nie zawieść siebie, to jeszcze nie zawieść ich, potężnej grupy ludzi. I to jest dopiero wyzwanie. Wcześniej absolutnie nie mógłbym tego zrobić. Ale ze względów fizycznych czy psychicznych? Ze względów fizycznych i ze względów psychicznych też. Wiesz co, te czarne miejsca, o których mówię, to nie tylko kwestie fizyczne, ale też psychiczne. Depresja jest wpisana w wylew, jakoby mechanicznie pojawia się razem z tym tąpnięciem, z tym upadkiem. I ja do tego momentu, w którym jestem dzisiaj, dochodziłem 8 lat. I to wyzwanie po pierwsze skłoniło mnie do tego, żeby spróbować, a po drugie mieliśmy taką rozmowę z Edwardem Miszczakiem, o której już wiele razy rozmawiałem, ale opowiem jeszcze raz, bo ona była bardzo ważna. Moją odpowiedzią na propozycję Edwarda było: Edward, jestem niepełnosprawny. I obaj szybko doszliśmy do wniosku, że chyba o to chodzi. Żeby pokazać ludziom, po pierwsze, że ja, Michał Figurski, wcale nie umarłem, tak jak przedstawiały mnie w ostatnim czasie media, tak jak również przedstawiałem sam siebie. A po drugie, jest to taka króciutka historia o tym, że w każdej chwili każdego z nas może spotkać coś strasznego w najlepszym momencie naszego życia tak naprawdę i to wcale nie musi oznaczać końca, a wręcz przeciwnie, zupełnie nowy początek.